Cześć, siłanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec, a ja witam was w Farming Simulator 2015 z Tanasem. Cześć, witajcie. Mój pracownik dzisiaj będzie kosił rzepak, ja również z nim, witamy was na czeskiej. I co, bierzemy się od razu do roboty, jak widzicie już jesteśmy na polu dookoła objechane, bo pole duże, a jesteśmy tylko we dwóch z racji, że w poprzednich żniwach, jak tak kosiliśmy sobie kiedyś, popsuł nam się case. I niestety musimy działać na dwa, a pogoda jest, więc trzeba korzystać. Ogólnie to tak, przepraszamy, że dawno nas nie było, ale jest nam się po prostu ciężko zgrać. Raz mi nie pasuje, bo byłem u Brączka. Jak wiecie, to wtedy tylko jeden odcinek udało nam się nagrać. Później wróciłem do Tanasa, przyjechali goście, więc dlatego u Tanasa było tak bardzo mało odcinków w ostatnim czasie. Były jakieś tylko single. Później przyjechał Brączek, także to już w ogóle konkretnie zero czasu. No i teraz jeszcze Tanas ma problemy z internetem, dlatego też no ciężko nam cokolwiek zrobić. Dobra, czekaj, ja tu podniosę, wyjadę i już będę wjeżdżał sobie tutaj normalnie, a ty też chcę tak nawróć, to ja zaraz wjadę tu z tej strony. Na całe szczęście, chociaż Tanas w grach ma wszystko super, nie wiemy czym to jest spowodowane, bo pobieranie upload jest po prostu straszny, ja już mam większy. Także jak ja już mam większy, to naprawdę Tanas ma straszny internet. Tanas obstawia, że to może być wina pakietu rodzinnego, nie wykupił, tylko dla małoletnich. I mi się wydaje, że to może być tym spowodowane, ale nie wiem, dowiemy się niebawem. No i co, lecimy z naszą czeską, kurczę, tak długo były szykowane tutaj mody i wszystko, a tak bardzo mało nagrywana była ta seria. Co my zresztą zdążyli tylko nagrać po jednym odcineczku na kanały. No ale teraz w końcu może przyjdzie szkoła, Tanas pójdzie do szkoły, wróci po szkole i może zachce mu się nagrywać, będzie wreszcie internet. Mam nadzieję, że tak już teraz zostanie, bo naprawdę szkoda mi tej serii, bo mam mało takich serii z dużymi maszynkami. Reszta to wszystko polskie, ale ile polskiego możecie oglądać? A też ciągle widzę wasze komentarze, że jak to kurde, gdzie to jest. Nie wiem, nie powiem, nie jestem zorientowany w tym temacie. Ważne, że ruszyliśmy. U was już pewnie po żniwach, znaczy nie wiadomo, bo powiem tak, u nas to już poplony, u mnie to już normalnie po kolana zboże, drugi raz będę wjeżdżał zaraz. A Arek mówi, że u niego jeszcze rzepaki stoją. Także naprawdę, no pogoda w tym roku nie dopisuje. U Brączka jest pół metek żniw, może nawet nie, bo z tego co widziałem to znowu tam pada. I szkoda szczępić ryja. Tanas, ty zdążyłeś, nie? Żniwami. No, wszystko, no, aby prosto zostało o tym. O, prosto, jeszcze bataty pewnie musisz wykopać i wysłać do Afryki. Nie, no w tym roku powiem ci, że u nas w miarę. Zresztą Adaś też mówił, znaczy nas tak akurat tak środek, bo nie, ty czekaj, jak to jest? Tak trochę ala środek, nie? Czy nie? Mhm. Bo czekaj, bo piątek to jest środek Polski, nie? No ja do piątku mam z 50-60 km. Ty ile będziesz miał? Też coś koło tego. Może troszkę więcej, może no, ze stówkę. Bo ze przecież stówkę ty od Adama ile mieszkasz? Ze 100 coś. 150, nie 150 nawet chyba. Bo ty w którą stronę? Ty poczekaj. W górę. Łop, w górę do Adama. Czy ja mieszkam niżej od Adama, nie? A, niżej. O panie. No, a Arek jeszcze niżej. No ty w góry masz pewnie blisko. Czy nie jest tak blisko? Strasznie. Ze 300, no będziesz miał tyle co nad morze, czy nie? Nie. Dalej. Może więcej. A no widzisz, a u mnie jest w góry, więc zależy też gdzie w góry jadę, ale ogólnie tak mam po 300, po 300-350 km, tak jakbym wiecie, góra czy dół jechał, jak tam Zakopane czy coś, no to wiadomo, mam 450, bo to bardziej w bok. No ale tak mniej więcej środek ten polski jeszcze tak wszystko oszczędziło, można tak powiedzieć, ostatnio naprawdę przeszły galante burze. Kiedy to byłoby? Sprzedwczoraj? No, chyba coś takiego, był straszny upał, nagle z takich 10 stopni w nocy i 17 za dnia zrobiło się 35, a w nocy nagle, kurczę, tam doszło do 10 nawet, więc ta amplituda, to wszystko spowodowało ten burze, które przeszły właśnie w Piotrkowie Trybunalskim, tam niedaleko koło Adasia. Po prostu szkoda patrzeć, co to się tam wydarzyło, przez kilka sekund połamane drzewa, w ogóle pozrywane dachy, masakra, więc mówię. U ludzi jeszcze zboża stoją, też widzę po komentarzach, jak ludzie mi piszą, kurwa, ty już wapnu, ty gruberujesz, ja jeszcze nawet pół metka w pole nie wjechałem. Po prostu ty, takiego roku to dawno jeszcze chyba nie było. Czekaj, my po której stronie mamy rurę? Po lewej. Dobra, to ty se chcesz, to od razu może ci się uda tak wykręcić. Jak ci się uda, to jedź przede mną. Nie jedziesz? Czekaj, bo ja cię tam nie widzę. Lusterka. Do tobą jestem. A, lusterka mi nie działają, powiem ci, też musimy trochę w te maszyny włożyć. Wypłatę będę musiał ci zmniejszyć, także no powinniśmy sobie jakoś poradzić z tym. No i teraz no mam nadzieję, że jak szkoła wróci,
to i wrócą wszystkie serie. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo wiecie, no Adaś to Adaś jest wieczorem, dlatego też mamy tą serię na wspólnej, tej co mieliśmy po sąsiedzku. Jutro prawdopodobnie odcinek, bo będzie nagrywane to dzisiaj. Dzisiaj już raczej tego nie wrzucę, wrzucę dzisiaj właśnie czeską. Jak oglądacie to, to będzie wtorek, to mam nadzieję, że tak wrzucam, bo nie chcę mieć znowu przez to ze Standard Deepem. Wczoraj Standard Deep mi się nie udało, pojechałem na pole sobie bronować w poprzek i niestety wracam do domu, okazało się, że mrygnęli światłem, a nikt nie pomyślał, że wrzucam film i nie dał mi ani cynku, ani nie zaczęli mi wrzucać ponownie. Także no film niestety mi się nie wrzucił. A dopiero wrzucałem go później, bo musiałem upiąć Adasiowi i mapkę i niektóre mody jeszcze do naszej wspólnej, tak by chociaż Adaś sobie nagrał. Także no z serią na całe szczęście ruszyliśmy z Brączek. Brączek miał być cały ten tydzień, ale go nie ma. Nie ma go znów, nie wiem co się z nim dzieje. Ciężko właśnie dlatego nam ogarnąć cokolwiek, bo już widziałem wasze komentarze. Kurczę, czemu tam ta seria nie będzie razem w czwórkę? No bo jak sami widzicie, lepsze to niż nic, w dwójkę lepiej się ogarnąć niż w czwórkę. Tak samo jak z Thanasem, no tutaj całe szczęście, że Thanas teraz był, dlatego nagrywamy, ale później spójrzcie, wieczorem przypuśćmy Thanasa nie będzie, będzie Adam i nie moglibyśmy tego tak nagrać jak chcemy. Ponieważ no jest ciężko z czasem. Może w zimę będzie lepiej, wiadomo, nikt nie ma żadnych obowiązków, każdy siedzi w domu. No to wtedy szybko się robi też ciemno, to będzie można coś ogarnąć, bardziej coś pod zimę, ale też będzie wiadomo więcej gier rolniczych, ale to porozmawiamy sobie chyba właśnie na tym odcinku z tego ze wspólnej z Adasiem dzisiaj. A dzisiaj sobie tak właśnie to nas pokminimy, ty jeszcze powiedz mi, zostało ci tylko te proso, tak? A prace polowe to już masz porobione? Oprócz na to na pozostałości, jo? Talerzówka, jak się spisuje nowa? Gitara, siema. No to no. Super, właśnie no my ten właśnie wczoraj tata wracał, obok złomu przejeżdżał i wstąpił właśnie na złom, leżał gruber, nie? Kurwa, wiesz jakie zajebiste łapy ojciec zakupił? Siny jestem, nie? Szkoda, że to tak późno. Więc już w tym roku raczej nic nie ruszymy, jeszcze będziemy rozkminiać, bo tam troszeczkę poczytałem wasze komentarze. Też troszeczkę inaczej spojrzałem z innej strony na to i na każdym poziomie, bo mam trzy belki, na każdej będzie po trzy rzeczy, a nie, że miałem na pierwszej cztery, później miałem trzy i dwie z tyłu. Rozłożę to tak, by właśnie było dużo miejsca pomiędzy sobą i żeby to wszystko fajnie wyglądało. Dlatego też myślę, że nie powinno się to tak pchać. Jeśli chodzi o pług, to dzisiaj jeszcze prawdopodobnie będzie ostatnia przymiarka i tak już mam wszystko podorane, tata jakoś dał radę, zgruberowane też mam, teraz ogólnie bronuję 8 hektarów mam do zbronowania, także w poprzek to jest naprawdę kupę roboty, ale ważne, że mam wszystko w jednym dużym kawałku, także idzie w miarę, wiecie, chcę to pozagarniać, porozciągać, żeby później na podorywki, o Jezu, na workę było w porządku. Ja już zostawiam jadę. Kurwa, ty, ja się tak krzyku przestraszyłem, ja mówię, ten pracownik mi uciekł kolejny. Ja już normalnie w stresie, ty się nic nie odzywa, tylko czekałem kiedy wyskoczy Thanas, odpuszcza serwer. Ale to dobrze, że już jadę zostawiam, ja mam 85%, także ja chyba też drugim zjadę, zobaczymy ile mamy, nie, 8 minut, może uda nam się zapełnić chociaż jeden zestaw. Zobaczymy jak to wyjdzie, pole jest dość duże, więc myślę, że Thanas na swoim odcinku by się kończył. Tak będzie najlepiej. Nie wiem kiedy u Thanasa będzie odcinek, ponieważ no ten upload szwankuje, więc nie mamy po co nagrywać tak wiecie, za wcześnie tego wszystkiego. Lepiej nagrać to jak już będzie będzie wszystko the best. Ty, powiedz mi, nie odebrałbyś mnie? Tutaj w trakcie jazdy? Z takim rogalu, Harry? Albo ja, dobra, to nie, to nie, nie, jedź siebie wysył, nie, jedź siebie, akurat mam 90%. 91%. To powinniśmy sobie ogarnąć. A ty w tym roku, czyli wszystko ty żeś talerzował, nic podorywki, nic nie ten? Jedna pola podorywka. Na po czym robiłeś? Co tam było? To zapomniałem takie, co tam to, było. To było to słabe? Mhm. No. Czy nie? Nie? To lepsze, co tam się zakopałem. O, proszę bardzo, ty powiem ci, no bez stopy się nie obeszło i ja wczoraj, tak wiecie, u nas ogólnie fajnie wpompowało wczoraj cały dzień. I prawie całą noc pompował deszcz, naprawdę, masakra, było tak sucho, wczoraj co dało deszczu, tak jak kurwa z bronami się przykopałem, nie? Naprawdę, nigdy tak jeszcze nie miałem, żeby z bronami się przykopać i to było gdzieś, nie wiem, jak padało dzień i noc, później od rańca już nic nie padało, ani nic. I dopiero ten, ja wjechałem przecież o godzinie 15, no to mówię, pierwsze co wjechałem opuściłem, 60 siedzi.
No to później troszeczkę tutaj na szuby skręciliśmy, żeby inaczej bronki brały. No i też w miarę poprzeczniak, bo poprzeczniak tam był, wiecie, po podorywce to trochę głębiej było, bo było twardo. To tata dał głębiej, tak pompowało, no to wiadomo, będzie trochę usiadło. O Jezu, nie przypatrzyłem się. Powiedz mi, Tanas, gdzie ty jesteś? Jedziesz do mnie? Wsiadę, no. Dobra, kwit pasuje. O kur... Czym jest rura? Poczekaj. Opóźni wiarkę, zatrudni pracownika, to już mam, tego nie chcę. Ta funkcja już mi jest niepotrzebna. Wystaw ułę! Przecież numer ten. Numer ten. Jadź tu do mnie. O kurwa, ty podniosiłeś ten obciążnik? To nie. Ty, łopato, ty jedziem? Jak nie wiem, będę spróbować. Poczekaj, moment, ja sobie wsiądę do środka. Dobra, zaraz ci powiem, ile będę mieć dychę jadę. Musisz się tak dostosować. Na pedałkach będziesz miał lepiej. Ale nie, idzie dobrze. Ty, ja akurat biorę to z klina. To jak będziesz mógł, to ty już dołem tu poleć, nie? No. I jakoś to rozetniemy, żeby to dość fajnie wyszło. 32% jeszcze. Ogólnie jak ta nas wróci, będziecie... Poczekaj! Łe. Kurwa, dzik! Albo nie wiem, co to było. Jak mnie szarpło w dół, ty. Czekajcie, podniosę sobie do góry i teraz szybko opuszczę. Dobra, poszło. Jakiś klin był i wiecie, i tak mnie musiało zachwacić. Dobra, czekaj. Dobra, jest zero. Możesz tu odjechać kawałek w lewo i... ja po dyszką. Zostawię tu. Aha, no dobra, dyszką ja sobie łułę zamknę, zamyka się. Ciśniemy sobie dalej. Jak ta nas powróci, prawdopodobnie będziesz nagrywał te nowe gry, nie? No raczej. No to będziecie mieli sporo fajnych gierek typu GTA. Dokładnie. Jeszcze kilka jakichś tam na pewno fajnych też u Tanasa fajnych, coś fajnie. Także no mówię, teraz ostatnio dobrze sobie jakiś gier tam troszkę doszukać nowych, żeby się to wszystko nie nudziło, a też tam jeszcze tak jak Stranded Deep, FIFA, no to zawsze będzie, niedługo FIFA pójdzie na 17, się wymieni. Co tam jeszcze, no Amerikana strasznie mało nagrywam, dlatego też poleci teraz seria z MP z koposzkami. Będzie też znowu oczywiście Need for Speed, bo też jest go bardzo mało, a tam fajnie się gra. Z Rocketa teraz coś nowego wymyśliłem, także no trzeba coś nowego robić, żeby na tym kanale wam się to nie nudziło ciągle. Mówię, u Tanasa no to naprawdę jak poleci GTA, to już będziesz miał co robić z tym. Nie powiem, jakbym, wiesz, nie miał innej roboty, ani nic, cokolwiek, to pewnie też bym sobie w GTA pograł, bo coś czuję, że jakby mnie to wciągło, to nie miałbym na nic innego czasu. Dlatego też nie wychylam się w takie gry, które tak pochłaniają strasznie dużo czasu, typu na przykład CSGO, bo to wiecie, no żeby mieć dobrą formę trzeba grać. I jakieś tam inne takie gry, które no naprawdę zabierają kupę czasu. A takiego farminga to wiecie, wchodzimy, nagrywamy, czasami tylko się przygotuje serwer, tak jak ja dzisiaj przygotowywuję sobie tam właśnie jeszcze na tą wspólną zadasię. I jeszcze jakoś to leci nagrywanie, a tak to no w GTA niestety, ale trzeba troszeczkę pograć jak się zachce. No ale nic, czekaj, ja tu mam... Czekaj, myślę jak my to możemy to pole przeciąć w ogóle. Ty ja lecisz dołem? Ja to klina będę robił. Dobra, to ty rób tego klina. Ja sobie teraz chyba wiecie co, zrobię coś takiego, tu już wyrównam. Dobra, może być. Dobra, ja to wyrównałem, ja teraz wrócę i ja tą górę dotnę, bo wiesz, ona się tu rozeszła. I tak to będziemy mieli później na równo. Także kwit. Piszcie, kochani, co w kolejnym odcinku, bo no teraz ma... Nie chcę, żebyśmy mieli cały czas żniwa, nie? Dlatego też piszcie, co mamy robić, nie wiem, jakieś ruszyć siano... O, możemy ruszyć sianokosami, bo akcja sianokosy będzie naprawdę kozak. Kozak. Bo będziemy ciąć pokosówkami, także moglibyśmy na przykład zrobić, że lecimy sianokosy. Jeden odcinek będzie na pewno z samego cięcia, bo to troszeczkę czasu nam zajmie. Więc by był jeden odcinek właśnie z sianokosów, później możemy romnąć sobie tam, nie wiem, żniwa na słomę jakieś. Później w następnym dokończyć sianokosy. Nie wiem co będziemy robić z sianokosami, doradźcie nam. Ja myślałem, że jak będziemy grać w trzech, to dwóch odbierałoby przyczepami, jeden jeździłby się czkarnią z tym podbierakiem takim fajnym. Bo u mnie na kanale, jak dobrze sięgam pamięcią, nie było jeszcze takiej akcji. Zawsze miałem albo normalnie sianokosy w balota, albo normalnie zwożenie belek, a jak nie to było samo zbierającymi zbierane na pryzmę. A tak to jeszcze fajnie z tą sieczkarnią, by to fajnie sieczał, ale no mówię, to by musiał być na strzech, musiałbym zagadać z Bronkiem. Ale to by było już w trakcie szkoły, także no zobaczymy jak to wszystko nam tam wyjdzie w praniu. Czekajcie, ja tu motowidło potrzebuję podnieść, mam podniesione. Wysunę je jeszcze? Ja mogę je wysunąć, żeby mi ten rzepak tam bardziej nagarniało. Dobra, tu już zabieram. 33% mam, ile ty już tam masz? Ja się dopiero wyspałem znowu.
No to powiem ci, że ciężko będzie nam w jeden zestaw. Dobra, to się pojedzie po drugi, po to właśnie mamy tyle tych zestawów na ściągę. Tym bardziej, że no tak, nie będę zjeżdżał na farmę ciągnikami ani kombajnami, bo przecież w następnym odcinku ruszymy sobie u tarasa, na pewno skończymy, bo jeszcze tutaj 10 minut mam odcinka, to o Jezu, nawet nie wiem, czy nie pojedziemy na inne pole u ciebie. No. Żeby nie było tak samo, bo jest jeszcze jeden rzepak zostawiony specjalnie. Tak jak myślałem, także no zobaczymy jak to wyjdzie, może troszeczkę dłuższy dzisiaj odcinek, 26 minut zamiast 25. Nie wiem, nie powiem wam. Dzisiaj ogólnie pogoda na razie dopisuje, też tak trochę pochmurno, duszno. Ale na... Dobra, zaraz pójdę. Proszę tam mnie nie wyzywać. A no właśnie, i zaraz lecę sobie w pole, chciałem żeby mi się właśnie ten odcinek renderował. Dobra, ja sobie tu już podnoszę i lecimy dalej. Chciałem, żeby mi się ten odcinek renderował, pojadę w pole, bo tam zostało mi gdzieś połowa pola. Miałem nagrać vloga, ale tak mnie rzuca, bo jak poprzegjeżdżę po podorywce i po gruberze, że nie chciałoby wam się tego oglądać, a mi nie chciałoby się chyba jeszcze krzyczeć, bo wszystko to tak lata, że szyba prawie mi wyleci. Ale radio na full, tak to, żeby sobie chociaż coś ciekawego posłuchać. Masz właśnie radio w ciągniku? No jak nie, jak tak. Kurde, żeby kabiny były bardziej szczelne, nie? To by było coś. A ty i tak, kurde, że ty na tych, tak? 10 hektarów. Na 10? 11. 11, no dobra, sorry. Że ty masz dwa ciągniki, to naprawdę, kurde, spoko sprawa, bo tak, akcja obornik, akcja wapno, jakieś coś tam ładowanie, zawsze super sprawa, bo wiesz, dwa ciągniki to już coś, nie? A u nas to przepinanie i w ogóle. Kurde, no robota, czasami wiesz, iść do kogoś pożyczyć, tylko że jak akurat praca pracuje się u nas, to i każdy też coś robi, wiadomo, ciężko wtedy się od kogoś coś pożyczyć, jak mu to też jest potrzebne. A no jeden ciągnik, no to, no ale no mówię, na 10 hektarów nie ma sensu kupować czegoś jeszcze, bo mówię, nie dosyć, że w tym roku takie plany, jakie były, to szkoda gadać, szkoda szczępić ryja. Właśnie, Tanas, u ciebie to najlepsze ile tam sypło? Z waworki? Chuj wie. Zależy jakie. Nie no, trochę więcej. Z waworki trochę więcej mówisz? Nie no, powiem ci, u mnie no najlepiej mieszanka i ta mieszanka w tym roku będziemy stawiać. Stawiać na mieszankę, no to wiadomo, na wiosnę. Będziemy chcieli ze 3-4 hektary. Fakt, że to jest tanie, ale chociaż to i to naprawdę, tam jest wszystko w tym i naprawdę jest tego plon, fakt, że to jest lekkie, jest tego dużo, ale jest mała cena, ale to i tak mimo wszystko w tym roku, jak wyliczyliśmy sobie, lepiej wyszło niż za pszenicę, a jaki nakład. Także no nie ma co gadać, nie ma co szczępić ryja. Kurna, myśmy tu baloty 2 lata temu, żeśmy pracowali, Brączkowski, Eugeniusz, to jeszcze pamiętam, jak u niego robiłem. I kurna, zobacz, on nic nie jest, już wszystko tu czarne się zrobiło i o. Nic, na łobornik jedynie. Dobra, kwit, ja tu se troszkę kamerę dam do góry. Ogólnie będę próbował w następnym odcinku, jak będę u siebie robił żywa, wtedy ja przesiądę się w New Hollanda, żeby nie nudziła wam się ta seria i te każde żniwa. Jak mi się uda naprawić case'a, to w ostatnim odcinku ze żniw poleciałby fajnie case'or wtedy, bo naprawdę kombajnik jest fajny, ale kilka rzeczy muszę w nim poprawić, jeśli się popsuł, no to tam wiecie, szmery, bajery takie tam. No. Ty, powiedz mi, nie podjechałbyś tu zaraz? Za około tam minutę? Albo dobra, ja się przyjadę case'orem. Tyś no, chcę trochę chcesz pojeździć, no kurde, coś mi chcesz roboty zabrać. Albo jak chcesz, to przywieźć następny zestaw, bo to nie wiem ile tam ma. A sprawdziłbyś? Już. Dobra, to sprawdź ile on ma, bo ja ogólnie będę miał tu około 8 ton. 77. Ile tam jest? Meton? Prawie 20. 20 i 77%. Kurwa, nie umiem matematyki, ale ze 30 wejdzie. Niecałe. 28 gdzieś. To może ja się lepiej... To ja przyjadę, jo, to ja przyjadę tamtym. A ty jak coś to se właśnie zasypiesz tamto już, bo ty akurat tam jeszcze jeździsz tamte strony? O, właśnie widzę, no że chyba wyjeżdżasz. Tak, pod górę jadę. Trumnę ci, orzo. Kurwa, jak są szukam, ja mam na środku kierownicy, ty. Zapomniałem właśnie, zapomniałem. Kiedyś pamiętam też coś w farmingu, coś żeśmy wam trąbili na odcinku i ja kurwa tam do klawiatury singą ręką prawie nagrywanie wyłączyłem. A przecież sobie przypomniałem, że i ten Sajtek ma właśnie trąbienie na środku. Uwaga, tu trzeba dociąć. Dziką trochę też trzeba zostawić. Dobra, ja jeszcze sobie dobiję te 80%. Wyłączamy hedra i ciśniemy. Także no nie powiem, na 15, nie, od 10 do 15
Czekajcie, co jest sierpień, września, zamówioną mam Kubotę na orkę, będzie Bomet trójka prawdopodobnie, obrotówka, Kubotka 50-60 koni, coś w tych granicach, także już mówię, mam wszystko fajnie porobione, przyszykowane, pola porównane, nawet w miarę wyszło i nic, tylko czekać, mam nadzieję, że pogoda będzie w porządku i właśnie, żeby się ten... Pecyny nie wyorywały dużo, bo później nie będzie znowu czym to rozwalić, żeby też troszeczkę popadało, bo jak będzie sucho, to mało my co zrobimy, bo wiadomo, nie mam tej Kuboty na kilka dni, tylko tam na kilkanaście godzin, bo to w końcu na testy, tak jak u nas właśnie są w okolicach, są wiadomo takie testy, że się dostaje tam na kilka dni ciągnik, ale też są takie firmy, które przyjeżdżają zestawem jakimś tamkolwiek, przyjeżdżają do rolnika na 3-4 godzinki, on sobie robi daną pracę i tyle, nie? A u was jak jest właśnie? Macie jakieś tam takie firmy, które wam udostępniają coś, no was, nie tobie, nie? Bo tam za mało hektarów, ale wiesz, takim większym rolnikom? Nie ma nic. Tylko. Każdy ma swój większy ciągnik. No właśnie, u ciebie są jakieś takie większe gospodarstwa w okolicy? Czy każdy zapyziały taki jak u nas? Po 50 hektarów. No to ładnie. No ty, kiedy więcej? No czekaj, u mnie został jeden rolnik, który ma żniwa, no to tam ma ze 300-400 do koszenia, no to jeszcze tam się męczy. Wiadomo, no teraz jak już idzie, bo nawet nie patrzą na to, czy jest suche, czy też nie, bo wszystko już idzie na suszarnię, bo jeszcze trochę nie będzie co zbierać. A tak to wiecie, jeszcze cośkolwiek uratują, fakt, że naprawdę zielsko i wszystko to jest jakaś masakra. No dobra, ja przycisk numer 10. Więc tak to u mnie rolnicy to już... dawno wszystko pokosili, więc tylko został ten jeden taki rolnik, drugi, no tak jeżeli tak blisko u siebie w okolicy. Czekajcie, ja miałem zjechać, dobra, zjedziemy sobie, albo nie, dojdę. Ja wam pokażę jak on kopci. No, zapyziałeś? Załapał ty, chmura dymu poszła. Puściłem dwie chmury, jedziem. Zobaczcie co on kopci, po prostu nie, normalnie tylko dodam mu gaz i od razu chmura dymu. Dlatego mówię, no ja chciałem właśnie taki ciągnik, fajnie daje takiego nam klimaciku trochę, tym bardziej, że miałem taki ciągnik, jak ktoś jeszcze sięga pamięcią, od dawien dawna oglądał mnie, miałem taki ciągnik na naszym PGR-ze, fajna seria, ta jest trochę takim odpowiednikiem, można powiedzieć. Mam nadzieję, że do 17 PGR powstanie i na pewno to już będzie ta wersja V2, która miała być do 15, bo już teraz na pewno się za to nie biorę. Dobra, ja już sobie tutaj wylecę przyczepami, zestawów mamy sporo, jak sami widzicie. Każdy może na troszeczkę pościągać. Na zboże na pewno będzie nam potrzeba tego więcej, bo myślę, że w takim odcinku 25-30 minutowym będzie można, no powiem ci, uderzyć na 3 zestawy pełne, na 2 kombajny, bo rzepak zawsze mało sypie. Dlatego też, co my tam będziemy mieli? 30 tu ton. O kur... Co idzie pod górę? Co ci, a widzisz dym, nie? Nie. Szkoda, ale ledwo ty w ostatniej sekundzie, tak jeszcze wiesz, miałem 40? 45, a on nagle pod górę. Ale poszedł, dał radę. Śmigamy sobie. Ja myślę, że fajnie jakbyśmy jeszcze brączkę ogarnęli albo arka, zobaczymy jak to wyjdzie. I taki 30-minutowy, 40. Chciałem kiedyś taki godzinny zrobić, ale to wiadomo, przesyłanie tych kamerek. Ale chociaż raz chciałbym właśnie zrobić na tej serii taki godzinny odcinek. Także jak znajdę sobie jakieś takie ciekawe dość pole i znajdziemy coś ciekawego do pogadania, bo wtedy będziemy potrzebowali wasze tematy jakieś, to myślę, że moglibyśmy romnąć sobie taki odcinek, chociaż raz zobaczyć jak to będzie z oglądalnością. Pamiętam Brączek miał taki jeden kiedyś odcinek chyba z FSA 13, tam też klasami duża mapka, nie wiem czy nie Agro Pomorze, i naprawdę gruba akcja, też sporo wyświetleń i w ogóle ludziom przypadł taki film do gustu. Dobra, leci na przyczepę. No i co, będziemy sobie kończyć, bo ja teraz to już wykipuję, wysypię i będzie kwit. Klasisko jeszcze jakoś sobie tam radzi. Też niwa na pewno pochodzi. Dobra. Dziwnie trochę sypie na tą przyczepę. Niby sypie tutaj w ten kanda. W ogóle. Sip. Dobra, także co kochani, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Piszcie właśnie jak chcecie oglądać tą serię, co w kolejnym właśnie odcinku, czy wszystkie żniwa po kolei, czy siana kosy, czy też może macie może jakieś inne ciekawe pomysły. Ja zapraszam do nasa, który niedługo już powróci. Także co, do jutrka, do kolejnego farminga. Piszcie też co chcecie jutro za grę, bo nie mam pojęcia, może jakiś ETS, może FIFA, może Rocket, nie wiem, zobaczymy. Na razie, łapkujcie, subujcie, trzymajcie się, cześć! Cześć!